Dzisiaj koło łowieckie Cyranka otrzymuje sztandar, który poświęcimy. Sztandar, który będzie miał dla Was szczególne znaczenie. Sztandar w kulturze europejskiej pozostaje zawsze w wielkim poważaniu. Sztandar jest nie tylko po to, aby wisiał w gablocie, aby się im chwalić. Nie jest tylko po to, by nosić go podczas uroczystości. Ale sztandar jest przede wszystkim nośnikiem idei. Sztandar jest nauczycielem prawdy, wartości, które usposabia. Doskonale wiemy, kim staje się człowiek, który nie ma kręgosłupa moralnego, który w życiu nie ma ukształtowanego systemu wartości, który nie jest człowiekiem etycznym, staje się złoczyńcą, barbarzyńcą, złodziejem i wszystko, co najokrutniejsze. A dzisiaj, kiedy obchodzicie swój jubileusz i za chwilę otrzymacie sztandar, odpowiedzmy sobie na pytanie, a kim staje się myśliwy, bez wartości, bez etyki, staje się zwykłym pozyskiwaczem mięsa, staje się usownikiem. I dlatego ten sztandar będzie Wam przypominał, jakimi macie być, do jakiego ideału macie dążyć. Ten sztandar będzie jak osoba, której oddaje się cześć. Ten sztandar będzie jak osoba, którą się szanuje, której się broni i którą się honoruje, bo dzisiaj on również zostanie udekorowany. Na sztandarze składamy pocałunek. Na sztandar się przysięga. Sztandar zajmuje najbardziej zacne miejsce.